Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu siedzę w domu. Chciałam nagrać coś dla Was na zewnątrz. Niestety wczoraj był potworny sztorm, ulewa, wichura, więc jakiekolwiek takie nagrywanie na dworze nie miało miejsca i sensu. Do tego stopnia był wiatr, że wyrwało mi siatkę z koszyka na zakupy, ale to nie była siatka z zakupami, tylko siatka z siatkami pofrunęła sobie. Więc musiałam ją łapać. Dzisiaj też pojechałam na jedne zakupy, ale jakoś tak wszędzie pełno ludzi było i wiecie, zdecydowałam jednak, że nagram się tu w domu, w moim nowym kąciku. Jak widzicie, kącik jest w miarę nowy. Przez wakacje na stałe pewnego rodzaju zmiany w moim mieszkaniu. Tu za mną właśnie na tej ścianie stał stary, obleśny segment, którego już dzisiaj nie ma wśród nas. Pojechał do innej mojej sąsiadki z bloków moich, która była bardzo zadowolona. Także ja też jestem zadowolona, że ktoś wziął ten segment. Po pierwsze, ja nie musiałam się martwić wywózką, płaceniem za wywóz, proszeniem kogoś, żeby mi pomógł to wywieźć. Też mam właśnie satysfakcję taką, że wiem, że segmencik ma ktoś, komu się bardzo ten segmencik podobał, tak samo jak mi on się podobał. Te kilka lat temu, kiedy robiłam styl wiejski, farmerski w domu. Dlatego było wszystko właśnie w takich kolorach i właśnie w takich meblach, jakie było. W tej chwili jest nowy styl, styl nowoczesny, ponieważ czasami trzeba gdzieś coś uciąć, zmienić, wyrzucić, postarać się żyć na nowo, żeby nie ciągnąć za sobą przeładowanego bagażu. Trzeba coś opróżnić, ten plecak z tych kamieni, żeby nam się żyło lepiej. I faktycznie złe energie odpukać na razie mnie opuszczają, chyba że ja po prostu nie chcę tego widzieć, ale też jak wam kiedyś opowiadałam, parę miesięcy temu przyszła do mnie szamanka oczyścić to mieszkanie, w którym ja tu jestem, i powiem wam ciekawą rzecz. Coś jest złe, osoby się ode mnie odczepiły, nie nachodzą mnie, nie dzwonią do mnie. Wszystkie osoby złe, które ja podejrzewałam, że mogą być złe, zniknęły same. O tak. I jestem z tego powodu bardzo zadowolona, ponieważ ja źle się czułam, były to toksyczne osoby, aczkolwiek ja jestem taką osobą, że nie będę mówić: słuchaj, jesteś toksyczna, nie przyłaź do mnie. Ja szukam prawdziwych jakichś znajomych, którzy są dla mnie, kiedy ja potrzebuję, którzy zrozumieją, że mam też zły i kiepski dzień, a nie tylko wtedy, kiedy oni coś potrzebują. Wiecie, o co chodzi. Także do tego właśnie zmierzałam. Od stycznia sprzątałam moje lokum tutaj i miałam już tutaj dużo rzeczy, wyrzuciłam naprawdę, uwierzcie mi, bardzo dużo rzeczy. Wyrzucałam kartonami, siatkami, wywiozłam sporo rzeczy do sklepu z używanymi rzeczami. Także to spowodowało, że w tej chwili mam miejsce na sofę, jest więcej przestrzeni, jest echo się pojawiło też w salonie. Coś wam powiem, zostały mi piwnice do posprzątania. Mówię w liczbie mnogiej, ponieważ mam dwie te piwnice i tam jest, no, tam jest trochę do zrobienia z tej racji, że część rzeczy z góry zeszła na dół w celu pomyślenia później, co dalej. A później, co dalej, jak to wszystko nabiera mocy, ja po prostu przychodzę i patrzę: no tak, nie szukałam tego, nie używałam, nie brakowało mi tego u góry. No to znaczy, że można to wyrzucić i niedługo będę właśnie tam działać. AIM, taki nick jest, ktoś właśnie zadał mi pytanie, może nie tyle zadał pytanie, co poprosił, żebym opowiedziała o moim reumatyzmie, jak sobie walczę z reumatyzmem. I tak myślałam, zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć, jak ja z nim walczę, bo tak naprawdę ja z nim nie walczę. Z nim nie walczę. Znaczy walczę, ale nie walczę. Nie tak intensywnie może, jakby trzeba było z nim walczyć. Chodziłam troszeczkę sobie w lato na basen. Na Islandii baseny są, że tak powiem, odkryte, z geotermalną, ciepłą, fajną wodą. Poszłam sobie 3 razy. Teraz myślałabym na przykład, żeby pójść, bo naprawdę fajnie, cieplutko i jacuzzi, i bąbelki, same rewelacje.
ale pada deszcz i od 2 tygodni takie coś we mnie się zrobiło, że mi się nic nie chce. Po prostu przyszedł ten sztorm jesienny. Jest to sztorm, po którym w tej chwili nastąpi jesień na Islandii i wam powiem, że po prostu połamało mnie. I właśnie postanowiłam pokazać, czym ja się tutaj wspieram, wspomagam, jeżeli chodzi o ten reumatyzm, bo to chyba będzie takie najlepsza odpowiedź. Mam takie tabletki, nazywają się Arcoxia. W ogóle w swoim kształcie i kolorze przypominają Viagrę, jest to bardzo śmieszne. Powiem wam tak, one są na to, żeby wyciągać wodę z organizmu, żeby ją ściągać. I jeżeli właśnie jest tak jak teraz, budzę się rano spuchnięta, dłonie, stopy, twarz, dzisiaj na przykład oczy popuchnięte. Po gdzieś 3-4 dniach brania Arcoxy ja się czuję lepiej i zaczynam mieć jakąś siłę do działania. Najgorszym takim, co mogę robić dla siebie, to jest właśnie siedzenie na sofie przed telewizorem, zaleganie tutaj. Co prawda robię bardzo fajne rzeczy, ponieważ robię moje kwiatki. Możecie zobaczyć na Instagramie, co się tam dzieje. Zapraszam Was do Instagrama oczywiście. Tych wszystkich, którzy mają ochotę do Facebooka, bo zdjęcia z Instagrama też się logują tam automatycznie na Facebooku. I powiem Wam tak, że jeżeli nie siedzę tu, nie zalegam i próbuję wyjść, to wszystko jest ok. W momencie, kiedy mi się nie chce wstać, robię sobie takie, a później, odłożę wszystko na później. Niestety Wenusik tak ma, że wszystko odkłada na później, potem, a to nie teraz, a to na jutro. I właśnie było przepiękne słońce i miałam zatankować samochód i zrobię to jutro i rozpadało się, rozwiało, więc znowu nie zatankowałam. A dziś zapomniałam, po prostu zapomniałam, także muszę pamiętać o tym, bo będę pchać samochód na stację benzynową. Co jeszcze wam powiem, tak, na pewno tego typu rzeczy, czyli po prostu chipsiki i sosiki nie są wskazane przy takich dolegliwościach, aczkolwiek raz na jakiś czas można sobie coś niedobrego zjeść. Ja czasami lubię coś zjeść, nie jem cukru, staram się omijać wszystkie cukry, dżemy, wszystkie fast foody, smażone mięsa. W ogóle dużo mięsa. Trzeba jeść rybki, kurczaczki. Po prostu wszystko to, co jest lekkie. A to, co jest lekkie, to wam powiem, że nie zalega nam w jelitach i jeżeli chodzimy codziennie do toalety, nawet i częściej jak codziennie, parę razy dziennie, to znaczy, że jelito grube funkcjonuje dobrze. A jak wiecie, w rodzinie mamy problem, jeżeli chodzi o raka jelita grubego, i ja po prostu z przerażeniem patrzę na to, co się dzieje i jak wygląda postęp choroby u mojej mamy. I ja nie chcę taka być chora. I no i chyba największe przerażenie mam tego typu, że boję się, że po prostu wszyscy kiedyś umrzemy na raka. Jest to udowodnione, i to jest chyba najbardziej przerażające w tym wszystkim. Ale ja staram się myśleć pozytywnie, staram się właśnie nie jeść takiego śmieciowego jedzenia i na pewno ruch jest bardzo wskazany, jeżeli chodzi o różnego rodzaju choróbska, więc wiem, że trzeba się ruszać, wy też się ruszajcie. I na pewno stres. Jeżeli wyeliminujemy stres, to też jest lepiej. Ja mam rodzaj reumatyzmu mięśniowego i to jest taki rodzaj reumatyzmu, fibromialgia to się nazywa. Który, jeżeli ja się zdenerwuję, jeżeli mam jakiś długotrwały stres, jeżeli coś mnie przygnębia, ja to czuję właśnie, nie mogę się ruszyć. I to jest zupełnie inny jak reumatyzm kościowy, ten, który siedzi w kościach, gdzie kości później puchną i jakieś takie dziwne kształty przybierają. Ja tego nie mam. Ja mam taki właśnie na tle stresowym. Powiem wam, że te wszystkie wydarzenia, które były w ostatnich praktycznie 12 miesiącach spowodowały, że ja osiwiałam. W tej chwili nie widać, ponieważ stosuję henne, żeby nie było widać, ale niestety posiwiała Wenus bardzo tu na przodzie z tego stresu. To jest też siwienie wywołane brakiem witaminy B, bodajże. Właściwie zawsze zapomnę, jaki numer. Witamina B17. Nie wiem, czy to właśnie tą amigdalinę chodzi.
Nie pamiętam. Właśnie też te nie pamiętam jest spowodowane stresem, który przeżyłam. Zaczęłam mieć zaniki pamięci, więc walczę z tym. Walczę z tym w ten sposób, że staram się myśleć pozytywnie, staram się nie drążyć jakichś tematów niepotrzebnych, staram się unikać pewnych sytuacji, staram się coś sobie zaplanować, żeby nie myśleć, i w związku z tym niedługo jadę w podróż. Podróż, mówiłam Wam, niedługo jadę, na 10 dni sobie pojadę. Zobaczycie gdzie, będzie fajnie, na pewno będzie ciekawie. Pewnego rodzaju niespodzianka, trzeba nadrobić stracony czas po części. Także już się cieszę i właśnie to powoduje tą ekscytację i to powoduje, że ja nie myślę, cieszę się i czekam. Także nie zastanawiam się, czyli nie jestem w tym miejscu, gdzie ktoś zrobił wielkiego bąka i dalej śmierdzi, tylko po prostu wychodzę do drugiego pokoju, jeżeli by to tak można nazwać. To byłby, słuchajcie, na tyle. Odnośnie tych właśnie tutaj jeszcze kwiatków kolorowych, to Wam powiem, wymyśliłam sobie kiedyś, dawno temu, że zrobię kocyk, właśnie kocyk z tego wzorka. Szukałam dawno temu na internecie, nie mogłam znaleźć wzorka, jak go zrobić. Po latach, dokładnie po 7 latach, wzorek już jest na YouTubie, na internecie, wszędzie można go znaleźć. No więc co? Siedząc w domu, nic nie robiąc, pojechałam do sklepu, szybko kupiłam wełnę. No, trochę mnie kosztowała ta wełna, ale stwierdziłam, to nic i ja robię. Jest drugi dzidziuś w drodze u mnie w rodzinie, więc może dzidziuś dostanie ten kocyk. Zobaczymy, zobaczymy, kochani, ponieważ nie wiem, może mi się tak spodoba, że dzidziuś nie dostanie tego kocyka, a może coś jeszcze innego z nim zrobię. Na razie jest w trakcie tworzenia, potrzebuję 81 kwadracików, jestem gdzieś na 45, także idzie mi całkiem nieźle, jak widzicie. To byłoby na tyle. Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie kanał. Sorry za światło. Jeżeli macie ochotę, na PayPalu zbieram. Potrzebuję 50 tysięcy islandzkich koron na lampę, żeby tutaj się w czasie zimowym doświetlić, ponieważ niestety będzie brzydko, szaro, buro i ponuro. Jest sezon islandzkiej jesieni. A ja Wam wysyłam pozytywną energię tutaj dla Was, jak Kaszpirowski, żebyście jej dużo mieli. Żebyście właśnie byli zadowoleni, uśmiechnięci i olewajcie te wszystkie zgredy, które tam coś wam drążą, szpile. To są bardzo złe energie, które się żywią tą energią, że wam jest źle. Także, żeby im było źle, to musicie pokazać, że się uśmiechacie, że wam jest dobrze, że jesteście pozytywni. Oni sami odejdą, bo nie wytrzymają waszej pozytywnej energii. A tą swoją pozytywną energią zarazicie inne osoby, żeby też były szczęśliwe. Także ja zarażam Was, trzymajcie się, na razie, cześć!